proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jezus, jak czytamy w Ewangelii Łukaszowej, daje uczniom lekcję o modlitwie. Mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Chodzi o to, by się modlić z odpowiednim nastawieniem. Przede wszystkim ze stałością i wytrwałością, bez zniechęcenia. Nawet jeśli wydaje się, że nasza modlitwa nie jest od razu wysłuchana. Nawrzeszczający się człowiek z Ewangelii, który o północy idzie do przyjaciela prosić o przysługę, uczy nas takiej postawy. Trzeba ufać, że w końcu otrzymamy to, o co prosimy. Bo Bóg to ktoś więcej niż przyjaciel. On kochający Ojciec. On ma serce otwarte na nasze wołanie. Jezus uczy nas zaufania i synowskiej miłości. W modlitwie winniśmy prosić przede wszystkim o Ducha Świętego, a nie tylko o sprawy materialne. Papież Franciszek dodaje nam otuchy na drodze modlitwy, kiedy mamy różne trudności, byśmy się nie zniechęcali. Kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi nam, byśmy się poddali i zamknęli w sobie, ale mamy się zwrócić do Ojca i prosić Go z ufnością o wszystko, czego potrzebujemy, począwszy od najbardziej prostych i codziennych spraw. Tak odpowiada nam papież. My uczymy się każdym różańcem trwać na modlitwie, przynosić Panu codzienne sprawy. Maryja jest naszym wzorem trwania w bliskości z Bogiem. Ona rozważa, ona kontempluje, ona sercem jest przy Panu. Uczy nas stałości ducha w poddaniu Bogu. Uczy wyczekiwania na Boże działanie w nas. Cierpliwego wołania i czekania, że Pan pomoże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,